budzi się mafia. Mafia się rozpoznaje. To był pierwszy rok dokumentalny, a oni przedstawili moje myślenie o 180 stopni, właśnie o 360, na praktyczne tory. Ale to jest zasługa Marcela. Nikt tak mnie dobrze nie nauczył w ogóle oglądania materiałów dokumentalnych jak Marcel. Który siedział zawsze, patrzył i na głos. O czym to ujęcie jest? Co miało powiedzieć to ujęcie? Co to jest? Filiżanka? Po co ta filiżanka? Gdzie ją wmontujesz? Co to ma być, przebitka? Aha. Paruje, tak? Z tej filiżanki. No to miało być ładne, tak? Brak ostrości, nie ma ostrości! O, tak wyglądały nasze... I ja się tylko przysłuchiwałem, patrzyłem i myślałem, czy on ma rację. Zazwyczaj miał rację. No to jak wlazłem później na plan filmowy, to już wiedziałem, co krzyczeć. Po co to ujęcie o filiżance? Co chcesz powiedzieć? No właśnie tutaj Krzysiek wchodzi cały czas w słowo, w zdanie tutaj nas wszystkich i tutaj właśnie podejrzewam kolegę. Ja się zgadzam z koleżanką. Coś kombinuje. Obserwuj. Tylko jeszcze nie wiadomo co. Tylko Warga. Nie wiem, co mi może... Co Warga? Górna Warga drży. No to co? Dali nam kamerę i powiedzieli, wychodzicie na ulicę, tutaj na Chełmską lub do wytwórni. Robicie wywiad z jedną z osób, z wybranych osób. Jak ma ten wywiad wyglądać, to jest wasza sprawa. Czy ta kamera sobie lata, czy ona stoi na statywie. Nic nas to nie obchodzi. Przychodzicie z materiałem i wybieracie jedno zdanie. Tylko jedno zdanie. Na rogu był fryzjer. Do dzisiaj widać na tym rogu, że ten fryzjer tam był. Już ten budynek jest nieczynny. Fryzjerka. I ona... I polazłem do tej fryzjerki i powiedziałem, proszę pani, ja będę rozmawiał z panią na fundamentalne tematy. Piekło, niebo, śmierć, życie, wiesz. Także niech pani się przygotuje. Przychodzę następnego dnia i zaczynam rozmawiać o bzdurach. A ja mówię pani, no i gdzie pani była w szkole? A ile ma pani dzieci? A co robi córka? A co z mężem? A jak długo tutaj już pani pracuje? A to pani była w szkole muzycznej? No niesamowite. A na czym pani grała? Tak? O, a moja teściowa mi powiedziała, że jakby umierała, to chce, żeby na pogrzebie jej zagrali Mendelsona. A pani? Ja to chciałabym Krawczyka, żeby mi zaśpiewali. Coś Krawczyka takiego, wie pan, nie? A boi się pani śmierci? No, wie pan, no a odejść kiedyś trzeba, nie? Żeby ustąpić miejsca innym. I to zdanie wyciąłem. Ale to ćwiczenie nauczyło mnie jednej rzeczy, że nie ma to jak wybór. Że właściwie przed takim wyborem my zazwyczaj w montażowni, szczególnie w kinie dokumentalnym, jesteśmy postawieni. Mamy ogrom materiału i musimy wybrać to jedno zdanie. Później, kiedy robiłem reguły gry, doskonale mi się to ćwiczenie przydało, bo ja tam miałem 60 godzin materiału, musiałem zrobić 11 minut, 12 minut filmu. Czyli ja wybierałem tylko po zdaniu. Tylko po zdaniu. I to nie mogło być same ważne zdania. One musiały się układać przecież w jakąś rozmowę, w kontrapunkty, w spojrzenia i tak dalej, nie? No to ty mnie pytasz, co mnie nauczyła szkoła, no. Już w pierwszym tygodniu ja byłem nauczony potąd. Uwaga! Głosowanie. Krzysztof? Mafia? Kto chce zabić? Raz, dwa, trzy.